Dzień dobry Państwu. Nie. Przed chwilą właśnie mówiłam organizatorom, że jest to jedna z konferencji, która mnie strasznie denerwuje, ponieważ już jest, wczoraj nie mogłam być, jestem od dzisiaj, ale już po tych pierwszych wykładach, które miałam szansę i przyjemność wysłuchać, już jest mnóstwo inspiracji, z których wiem, że jak co roku 90% nie wykorzystam. Szanowni Państwo, będę mówić o temacie, który wydaje się, że pozornie znamy, natomiast przeważnie krytykujemy młode osoby. Mówimy o tym, że są za dużo w świecie online, że robią to, czego nie powinny robić. Natomiast przygotowując ten wykład, przyglądając się dwóm raportom, które mówią o tym, jak funkcjonują dzieci w świecie online, zauważyłam, że bardzo wiele błędów jest tak naprawdę w nas, w osobach dorosłych. I to nie tylko mówię o nas jako o nauczycielach, ale też o nas jako rodzicach i opiekunach. W poprzednich wykładach pojawiło się już kilka takich elementów, które ja też będę wyróżniać czy zwracać na nie uwagę. Między innymi będę mówić właśnie o tym, czego my nie robimy, a co może powinniśmy robić, albo przynajmniej powinniśmy się zastanowić, jak towarzyszyć dzieciom w świecie online. Pojawiło się takie hasło jak prawo do popełniania porażek. Ja pamiętam, jak kilka lat temu uczestnicząc w projekcie międzynarodowym na Uniwersytecie Jagiellońskim byłam w szoku i w zasadzie do dzisiaj, jak opowiadam tę sytuację, to pamiętam ten mój szok, kiedy spotykając się z nauczycielami różnych szczebli szkolnictwa w Irlandii, usłyszałam coś takiego, że raz na miesiąc mają sesję, podczas której spotykają się, opowiadając sobie o rzeczach różnych, o tym, co im wyszło, jak przechodzili kryzysy, jakie sukcesy odnieśli. Jedną z tych sesji była sesja prawo do popełniania porażek. I pomyślałam sobie, u nas to jest raczej niemożliwe, ponieważ jeśli dyrektor albo nauczyciel pojawiłby się na takiej sesji i powiedział, popełniłem porażkę, zrobiłem błędy, to już po pierwsze ocenia siebie w sposób negatywny, po drugie, no jest ryzyko, że drugi raz go nie wybiorą na dyrektora czy nauczyciela, bo po co taki osobnik, który popełnia błędy. Więc rzeczywiście tutaj potrzeba naszej zmiany naszej mentalności. Mówiliśmy o różnorodności, padło wiele pięknych słów a propos różnorodności. To się też pojawi w mojej prezentacji, ponieważ okaże się, że analizując wyniki danych o tym, jak wyglądają młodzi ludzie online, oni nie są jednakowi. My je bardzo, bardzo często mówimy, oceniając negatywnie znowu, natomiast oni są różni. Natomiast też z drugiej strony, pracując z osobami dorosłymi, bo szkolę też osoby, które są w korporacjach, firmach, organizacjach różnego typu, od kilku lat coraz częstszą tendencją jest to, żeby tworzyć zespoły projektowe o bardzo różnorodnej mieszance osobowości, ponieważ wtedy jest szansa, że dany projekt będzie miał więcej rozwiązań, one czasami wyglądają absurdalnie na pierwszy rzut oka, a później się okazuje, że zyskuje na wartości, ponieważ jednorodna grupa nie spowodowałaby wygenerowania takiego rozwiązania. I coś, co też zostało już podniesione dzisiaj i pewnie będzie pojawiać się, mam nadzieję, jako refleksja do wyników, które Państwu pokażę, to to, że mam wrażenie zawsze, będąc na tej konferencji i na konferencjach podobnych, że mówimy i przykładamy dużą, i bardzo dobrze, dużą rolę i wagę do tego, jak powinien zmieniać się nauczyciel. Natomiast również jestem takiego zdania, jak kilka razy już wybrzmiało ze strony państwa, że nauczyciel sam nie da rady, bo jest jednak dyrektor i jest jednak system. I nauczyciel powinien i może się zmieniać. Powinien robić dużo, natomiast nie chciałabym być w skórze państwa w poniedziałek w szkole, bo podejrzewam, że przyjedziecie z takimi naładowanymi głowami i sercem i zobaczycie, że wiele rzeczy chcielibyście, a nie wszystkie rzeczy można zrobić, ponieważ rozbijecie się o to, że ktoś nie rozumie tego, że ta zmiana jest możliwa, tylko trzeba rzeczywiście tej zmiany chcieć. Najprostszy przykład to, nie będę mówić w której szkole, ale znam pewnego świetnego nauczyciela, który jest wychowawcą klasy piątej. Jest to nauczyciel bardzo aktywny, wiele inicjatyw podejmuje. Jedną z inicjatyw jest integracja społeczności klasowej, ale integracja polegająca na tym, że nie tylko dzieci, ale również rodzice i opiekunowie. Jedną z form jesiennych jest integracja podczas wycieczki rowerowej. Okazało się, po raz kolejny zresztą,
że wymogi szkolne dotyczące różnego rodzaju administracyjnych, tak zwanych papierków, wypełniania, zgód, odpowiedzialności i tak dalej, są na tyle skomplikowane, że ten nauczyciel powiedział, okej, jedziemy na tę wycieczkę, natomiast jedziemy jako grupa znajomych. Nie jako szkoła, nie jako wychowawca, ale jako grupa znajomych. Kwestia zaufania oczywiście. Byli rodzice, którzy przekazali swoje dzieci pod opiekę tego nauczyciela, nie będąc na tej wycieczce, i kwestia zaufania w drugą stronę do rodziców, tak? Że jeśli coś się wydarzy, wydarzył się mały wypadek, rodzice musieli odebrać jedno z dzieci, to jeśli coś się wydarzy, to wiemy, że to nie było świadome, celowe i wszelkie procedury były jak najbardziej spełnione. Także tutaj kwestia właśnie też tego zaufania. O czym będziemy mówić? Spróbujemy poradzić sobie z dość dużą liczbą wyników. Nie będę ukrywać, że podczas pierwszego z wykładów jeszcze dołożyłam kilka slajdów, mimo że powinnam chyba je skracać. Kilka słów na temat tego, jakie dzisiaj są nastolatki, czy są inne i ewentualnie w czym jest ta różnica. I pytanie kluczowe, które stawiam nie tylko nastolatkom, ale dzieciom młodszym i nam również z pokolenia już tych dorosłych. Czy jesteśmy aktywnymi użytkownikami, czy jesteśmy tylko i wyłącznie konsumentami treści? Tutaj będę posiłkować się raportem Nastolatki 3.0, może Państwo znacie. Raportem, który w mediach pojawiał się w takiej formie bardzo negatywnej, czyli byliśmy przerażani tym, jak niedobre są dzieci i jak niedobre jest ich działanie dzisiaj w świecie online. Pokażę Państwu również inny raport, który rzeczywiście analizowany w takiej postaci, co robią nasze dzieci z telefonem komórkowym, może faktycznie przerażać. Kiedy ten raport pokazałam w ubiegłym roku moim studentom, powiedzieli, że nie zdawali sobie sprawy z tego, jak różnią się od studentów osoby, które są tak naprawdę tylko kilka lat od nich młodsze. Czyli te zmiany zachodzą bardzo często, szybciej niż nam się wydaje. To już nie są zmiany pokoleniowe, tylko wręcz to są zmiany, które możemy obserwować nawet wśród 2-3 lat pomiędzy dziećmi. No pytanie, telefon dobry czy zły? To jest pytanie takie, które kiedyś stawialiśmy, czy nóż jest narzędziem zbrodni, bo można nożem zabić, czy też jest dobrym, przydatnym w kuchni, bo można posmarować sobie i zrobić na przykład kanapki. Myślę, że tutaj o telefonie dzisiaj też będziemy tak zrobić. Postaram się dojść do wniosków i rekomendacji i postaram się pokazać Państwu pewne rozwiązanie, które być może będzie odpowiedzią na to, co można robić właśnie mając dzieci online. Założenie podstawowe tego, o czym będziemy mówić i czym będziemy się zajmować, to takie, że nie ma już ucieczki od świata online. Dzieci nie wyciągniemy, świat się nie zmieni. W związku z tym musimy dopasować się, musimy nauczyć się. My również, bo czasami robimy ucieczkę ze świata online, nie znając tego świata. Czyli będziemy tak naprawdę mówić o tym, jak dzieciom bardziej towarzyszyć, a może mniej nawet uczyć, bo nie zawsze mamy też kompetencje, aby te dzieci uczyć. Chciałabym przeczytać Państwu fragment wywiadu, który w całości jest dostępny w sieci. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to proszę o maila do mnie podeślę, bo warto zapoznać się z całością. Kłopot polega na tym, że nastolatki nie znają granic. Im się wydaje, że wszystko można. Nie ma ryzyka. Może jednak trzeba być bardziej restrykcyjnym, by uchronić je przed głupotami. I odpowiedź. Nie restrykcyjnym, tylko bardziej stanowczym. Przestrzeganiu tych granic, które zostaną ustalone. Jeżeli nie będziemy konsekwentni, to nastolatek będzie je cały czas przesuwać. Rodzice muszą ustalić wersję, której będą się trzymać. Podam przykład. Przyjmujemy, że na przykład w piątki może wracać o 21, a wychodzić może 2 razy w tygodniu i tego się trzymamy. Tak to wygląda z perspektywy rodziców. Pan prowadzi warsztaty też z nastolatkami. Na co najbardziej narzekają w kontakcie z rodzicami? Szczerze? Na to samo od lat. Czują się niezrozumiani i pod presją, szczególnie ci z liceów, narzekają, że matura, że studia. Ale to się nie zmienia od lat. Ostatnio rozmawiałem z młodzieżą o depresji. Oni skarżyli się, że męczy ich presja ze strony szkoły i rodziców. Tymczasem, moim zdaniem, oni mają mniej wymagań niż ja miałem te 20 lat temu. Mniej muszą czytać, matura jest prostsza. A pomimo to nadal narzekają.
co tylko świadczy o tym, że to stałe uczucie, które towarzyszy temu okresowi i nawet może powinni się tak czuć. Dzieciak musi coś stworzyć sam, więc nie ma co na siłę udowadniać, że jest zrozumiany. Wspomniał Pan o depresji. Mówi się, że coraz częściej dotyka młodych. Czy takich przypadków jest rzeczywiście więcej? Chyba tak. Moim zdaniem to efekt tego, że nastolatki mają mało wsparcia rówieśniczego, kontaktu ludzkiego. To efekt tego, że spotykają się głównie przez internet. Nie mają więc umiejętności społecznych w kontakcie z drugą osobą. Zwykle tak to się właśnie tłumaczy, ale czy to nie jest mit? Chyba nadal włóczą się razem po lekcjach. To nie jest mit. Oni naprawdę o wiele rzadziej spędzają czas razem. Więcej widują się w internecie. Dla nich jest ważniejsze, że mają 1000 znajomych na Facebooku, niż posiadanie przyjaciółki od serca. Ponadto istnieje spora presja kulturowa, by być fajnym, na topie, a więc wszyscy chcą coś osiągnąć, będąc nikim. I co gorsze, nie da się łatwo zrobić, to się da łatwo zrobić właśnie dzięki internetowi, a ponieważ celebrycka kultura i presja na to jest tak bardzo rozbuchana, są w stanie zrobić naprawdę wiele, żeby zaistnieć. Publikują filmiki czy zdjęcia, które potem ich kompromitują, ale w danym momencie na tym się nie zastanawiają, dla nich się liczy liczba lajków czy wejść. Kłopot polega na tym, że my dorośli nie umiemy się w tym świecie poruszać, ale nastolatki też nie potrafią. Pamiętam, jak kilka lat temu, kiedy tak bardzo popularny był Facebook, mieliśmy konferencję dla nauczycieli. Jedna z nauczycielek, która też była rodzicem, mówiła, że według niej to jest żenujące, że córka się podniecała tym, że jej 300 osób złożyło życzenia, a inni na sali jej wtórowali. Pomyślałem sobie wtedy, wy nie wiecie, gdzie żyjecie, a raczej w jakim świecie żyją wasze dzieci. Myślę, może to powoduje, że naprawdę mogą czuć się niezrozumiani, bo ich świat jest inny. Między naszymi światami istnieje przepaść, taka jak przed i po wynalezieniu druku. Dlatego często się zdarza, że rodzice bagatelizują problemy, które pojawiają się na tym tle, bo tak samo szybko można zostać gwiazdą, tak samo szybko i za pomocą tych samych narzędzi można zostać antygwiazdą. Także odpowiadając na pytanie, jacy jesteśmy i czy jesteśmy inni, można tutaj rozpatrywać z kilku przynajmniej perspektyw to zagadnienie. Ja zajmując się komunikowaniem i tym, jak wyglądają relacje pomiędzy grupami rówieśniczymi i grupami różnymi wiekowo, na pewno widzę to, że zmienił się sposób komunikowania i to, co w tej chwili Państwo widzicie na slajdzie, możemy mówić o tym samym, natomiast będziemy pokazywać to poprzez inne znaki, poprzez inne obrazy. Polecam ten wywiad, ponieważ on jest mocny, mówi nie tylko o komunikowaniu i nowych mediach. W pierwszym wykładzie dzisiaj padły takie słowa, że trzeba nauczyć dzieci pokazywania im czegoś, co jest dla nich wartością i motywowania w bardzo czasami trudny i kłopotliwy sposób. Wspinaczka na górę, pojawiło się takie sformułowanie w wykładzie dr Marzeny Żylińskiej. Rzeczywiście potwierdzam, to jest mój 10-latek, który gdzieś tam krąży po korytarzach w tej chwili, a którego trzeba motywować, prawda? Bo jeśli jestem w górach 7 albo 8 dni i codziennie te wycieczki mają po kilkanaście kilometrów, dla mnie jest to frajda, dla niego być może niekoniecznie. Trzeciego dnia zaczyna się pytanie, a co tam zobaczymy? To pytanie jest takim pytaniem naturalnym, kiedy ja zaczynałam chodzić po górach, moja mama bardzo często mówiła, dziecko, po co ty tam wchodzisz? Wejdziesz na tą górę, zjesz śniadanie i schodzisz. A ja jej zawsze mówiłam, zjem śniadanie rzeczywiście, bo to jest taki dobry moment, że już jest osiągnięty jakiś cel, chociaż Kamerlander mówił, że celem jest zejście w dolinę, a nie pozostanie na szczycie, nie zawsze w postaci żywego człowieka. Ale ja mówię, jak zjem to śniadanie, to poza tym jeszcze widzę taki piękny widok. Czyli tak naprawdę pytanie powinno i odpowiedź powinna koncentrować się na tym, żeby pokazywać coś więcej, żeby nie straszyć narzędziem, jakim są nowe media czy internet, nie straszyć telefonem komórkowym, ale widzieć w tym coś więcej niż tylko narzędzie, właśnie, żeby nasz nastolatek nie był takim leżącym, a takie widoki rzeczywiście są coraz częstsze w różnych miejscach. Kiedy idziemy do lekarza, kiedy jesteśmy w urzędzie, kiedy jesteśmy w szkole, małe dzieci, nastolatki bardzo często trzymają ten telefon. Podejrzewam, że gdybyśmy zrobili takie wyrywkowe pytanie w tym momencie, zaczepiając i pytając, co robisz,
to pewnie wielu z nich nawet nie potrafiłoby odpowiedzieć, co w tym momencie zrobi. Ale czy to jest tak różne, odmienne od nas? Ile razy sięgamy, patrzymy na zegarek, chcąc sprawdzić godzinę i kompletnie się na tym nie koncentrujemy. Za chwilę łapiemy się, nie wiem dalej, która jest godzina, tak? To była chwila dekoncentracji. Jeszcze raz muszę spojrzeć na ten zegarek. Zmieniło się po prostu narzędzie, poprzez które się komunikują. Skąd pytanie, co robią nastolatki w świecie online, czy są biernymi użytkownikami, czy tymi aktywnymi kreatorami treści. Tutaj taki skrót z badań, które co kwartał robiła jedna z agencji badawczych, agencja Forrester Research. Badali inną metodą internautów niż badają agencje europejskie, ponieważ można było zaznaczyć sobie kilka różnych form aktywności. I mogłam wskazać, co tak naprawdę robię w tym świecie online. Dla mnie jest to badanie bardzo sensowne metodologicznie, ponieważ każdy z nas pewnie też zauważył u siebie, że w pewnych obszarach internetu jesteśmy bardziej aktywni, bo jesteśmy ekspertami, znamy się na tym, chcemy się wypowiedzieć lub chcemy sami coś stworzyć, a w innych dokształcamy się dopiero, poszukujemy informacji albo chcemy coś sprawdzić, czyli nasz poziom aktywności jest różny. Amerykanie przebadali reprezentatywną grupę internautów i wyszło im, że takich twórców, kreatorów treści, których moglibyśmy wskazywać, to jest około od 23 do 25%, w zależności, który kwartał weźmiemy pod uwagę. Jak Państwo myślą, czy to jest dużo, czy mało? 1/4 użytkowników to są ludzie aktywni. Aktywni, czyli na przykład piszą bloga, publikują na swojej stronie internetowej, tworzą treści wideo, piszą artykuły, komentują, czyli muszą wykonać jakieś inne działanie niż tylko like. Dużo czy mało? Dużo, prawda? Jeśli też myślę, że dużo. Jeśli Państwo chcecie sprawdzić, jak to wygląda na poziomie realnej szkoły, to w poniedziałek zapytajcie swoich uczniów, kto wykonuje tego typu aktywności. Dzisiaj badania również będą to nam pokazywać. Co jest też charakterystyczne dla tych badań? Znaczna grupa, około 70% osób, internautów, która jest w grupie tak zwanych widzów, czyli ona tylko obserwuje. Ona nie będzie się wypowiadać, ona będzie tylko obserwować. Czasami jest to uzasadnione, bo na przykład pozyskuje wiedzę albo informacje. Czasami jest to takie bezmyślne korzystanie z treści nie do końca wartościowych. Także te badania również polecam. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, podam linki. Co może nas zastanawiać? Niektórych to przeraża, od razu mówię, nie jest to nic nienormalnego. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie, jak często korzystasz z internetu. Wiele razy dziennie, w domu to jest około 80%, w szkole około 40%. Może przerażać, ponieważ mówimy, młodzi ludzie za dużo czasu spędzają w internecie, nie zadając tego drugiego pytania, co w tym czasie robią. O tym dalej. Jak często korzystasz z internetu w podziale na już nieistniejące, kończące swój żywot gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne? I tutaj widać duże dysproporcje, tak? Jak można korzystać w domu i w szkole? Raz to jest związane, jak się później okaże w badaniach, z regulaminami i dostępnością internetu w szkołach. Szkoły ponadgimnazjalne dopuszczały większe stosowanie na przykład na lekcjach internetu niż gimnazja, ale też z jakimiś umiejętnościami, cudzysłów duży, czy też no właśnie nielegalnym korzystaniem przez uczniów z internetu. To, co może nas zastanawiać, to średni czas korzystania z internetu, szczególnie właśnie w połączeniu z pytaniem, co młodzi ludzie w tym czasie robią w internecie. Ponieważ jest dość znaczny, na dole widzimy w podziale na płeć. Komputer stacjonarny około 62 minuty, laptop 70 minut. To powinniśmy sobie sumować tak naprawdę. Duża dysproporcja pomiędzy mężczyznami a kobietami, tutaj prawdopodobnie gry wchodzą pod uwagę. Chłopcy jednak częściej używają komputerów stacjonarnych do gier. W laptopach już nie mamy takiej dużej różnicy. Ale o tym też warto rozmawiać, tak? Jak wykorzystują i
co robią. No i coś, co powinno nas zastanowić, kto nauczył Cię korzystania z internetu? Czyli tak naprawdę pytanie do nas, na ile towarzyszyliśmy naszym dzieciom, naszym uczniom w pozyskiwaniu informacji o świecie online? Nauczyciele to jest około 70%, rodzice około 20%. Sami, tak. Przepraszam, sami 70%, rodzice 20%. To jest pytanie, proszę Państwa, kluczowe, ponieważ jak pytam się nauczycieli w trakcie szkoleń, czy uczą dzieci korzystać z internetu, jaka jest najczęściej odpowiedź? Dlaczego nie? Nie, ale dlaczego nie uczą? Bo już wiedzą. Zakładamy, że młodzi ludzie przychodzą i już wszystko wiedzą. To jest tak jak założenie, o którym też dzisiaj padały już słowa. Jak dziecko potrafi czytać i przyjdzie do szkoły, to my czy tego dziecka nie uczymy. Mówimy, ty już potrafisz, ty odejdź. No jednak to dziecko w jakiś sposób jest zabierane, tak? Wykonuje zadania poszczególne i tak dalej. Tego też powinniśmy uczyć. Ja jestem zwolenniczką uczenia tego na każdym przedmiocie. Nie mówię na każdej lekcji, ponieważ też bierzemy pod uwagę, ile powinien być wzrok dziecka wystawiony na percepcję różnego rodzaju ekranów, dodawanie tych ekranów i tak dalej, ale włączanie tego typu zajęć w każde zajęcia, które prowadzimy. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek? No i tutaj trzeba się rzeczywiście zastanowić. Przebywać w sieci dłużej niż pierwotnie planowałeś, ponad 80%. Krytykujemy dzieci za to. Proszę podnieść rękę te osoby, które nigdy nie złamały tego postanowienia. Założyłam, że będę w internecie 15, pół godziny, godzinę i tyle byłam. Komu się udało? Właśnie. Żadnej ręki, prawda? Ale do dzieci mówimy, to jest twój błąd. Nie powinieneś tak robić. Masz karę, ponieważ przekroczyłeś czas korzystania z internetu. Sobie takich kar nie wyznaczamy. Kwestia, pytanie, co z tym zrobić, tak? Jak można przeciwdziałać, jak limitować ten czas, jak kontrolować ten czas, to niestety jest obowiązek znowu położony na nas. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek odczuwać poirytowanie, gdy internet przestał działać lub gdy nie miałeś do niego dostępu? Ponad 64% dzieci mówi, że miało takie odczucie. Znowu zadajmy sobie pytanie, czy my tego nie mieliśmy. Czy zdarzyło Ci się poprawić swój nastrój przez korzystanie z internetu? No i znowu prawie 70% dzieci mówi o tym, że rzeczywiście poprawa nastroju w tym momencie wystąpiła. Znowu pytanie do Państwa, dużo czy mało. Czy zdarzyło Ci się zrezygnować z obowiązków szkolnych, aby móc skorzystać z internetu? 30%. Dużo? Dużo, prawda? 1/3 badanej grupy mówi, odłożyłem obowiązki szkolne. Znowu pytanie do nas, ile razy odłożyliśmy jakieś obowiązki szkolne czy obowiązki zawodowe, aby właśnie pozostać jeszcze w internecie? Czy zdarzyło Ci się okłamać rodziców rodzica, aby móc korzystać z internetu? Prawie 20%. Czyli znowu pytanie, czy kontrolujemy, czy jesteśmy w stanie zapanować nad tym, co dziecko robi? Pytanie, które powinno dać dużo do myślenia nam jako opiekunom i nauczycielom. Zaznacz, jak często używasz internetu do odrabiania lekcji i codziennie mamy niecałe 40%. Poszerzania wiedzy potrzebnej do szkoły, 1/4 badanych. Poszerzania wiedzy w ramach swoich zainteresowań, hobby, 40%. Korzystania z serwisów społecznościowych, prawie 80%. Kontaktów ze znajomymi, prawie 70%. Tutaj wracam do tego wywiadu, od którego zaczęliśmy, gdzie była mowa o tych kontaktach realnych, tak? Czy spotykają się dzieci? I znowu, dlaczego ewentualnie się nie spotykają i czy my jako dorośli jesteśmy w stanie pomóc im, aby spotykały się częściej. Dla nas to są znowu jakieś dodatkowe obowiązki. Pytałam Państwu, pokazując badania Forrester Research a propos aktywności i bycia kreatorem treści, pytałam o grupę 1/4 użytkowników, która wykonuje rzeczywiście rzeczy na poziomie kreacji. Czy zdarzyło Ci się prowadzenie własnego bloga lub strony internetowej? Niecałe 5%. Nauki przez internet? 6%.
tworzenia grafik i przetwarzania zdjęć niecałe 9%, tworzenia muzyki 5%, obróbka, tworzenie filmów 5%, czyli nie ma złudzeń. Nie jest to grupa badanych nastolatków, którą można powiedzieć, że jest grupą aktywną, grupą kreatywną, grupą tworzącą treści. I znowu pytanie, zamiast krytykować młodych, dlaczego tego nie robią, pytanie powinno być, czy mają kompetencje, umiejętności, aby to robić, czy my jako nauczyciele wskazujemy im, ucząc historii, języka polskiego, matematyki, biologii, jakiegokolwiek innego przedmiotu, zobacz, tu jest taka strona, możesz wykorzystać ją. W tym momencie dziecko pewnie może nie od razu zrezygnuje z gry na rzecz nauki biologii, ale jeśli wykorzystamy to jako krytykowany element zadań domowych, jeśli wykorzystamy to jako krytykowany element przygotowania do kolejnej lekcji czy przygotowania zadania, jeśli połączymy to jeszcze z pracą w grupie, pracą projektową, to może być to ten element, który po prostu, no delikatnie mówiąc, skłoni tego młodego człowieka do pozostawania w innym świecie. Jak często komunikujesz się poprzez internet z rodzicami? Kilka razy dziennie, prawie 10%, raz dziennie prawie 7% i z nauczycielami. Bardzo niski odsetek. Niestety pytanie to nie zostało pogłębione i nie wiadomo, dlaczego młodzi ludzie nie kontaktują się z nauczycielami przez internet. Czy nauczyciel nie udostępnia adresu mailowego, czy nie chce tego kontaktu, czy jest to jakaś taka bariera wynikającego, że do nauczyciela nie napisze. Tutaj rozumiem oczywiście obawę nauczycieli, co by się działo, gdyby podawali i mówili, nasz dostęp jest nieograniczony. Też powinniśmy myśleć o tym, żeby może nie ograniczać, wprowadzać zasady. Wiem to sama po sobie, ponieważ studenci wiedzą, że ze mną mogą się kontaktować przez kilka platform elektronicznych, ale często łapię się na tym, że mam taką myśl, potrzebowałabym 3 osób do obsługi tego, co do mnie przychodzi. I zaczęłam wprowadzać pewnego rodzaju zasady, na przykład taką, że w weekend już nie odpowiadam studentom. Przynajmniej staram się nie odpowiadać, że nie odpowiadam na przykład na maile studentów, które przychodzą po godzinie 22, ponieważ zdarzyła mi się sytuacja o godzinie przed 6 rano, 5:45, studentka napisała maila, czy mogłaby pani sprawdzić moją pracę, bo w granicach godziny 8:09, 5:45, będę na uczelni i z chęcią bym wtedy ją odebrała. Ale sama do tego przyzwyczaiłam, ponieważ oni wtedy wiedzieli, że notorycznie rzeczywiście mało spałam i zarywałam nocki. Byłam dostępna w zasadzie w trybie 24 godziny na dobę. Starałam się automatycznie reagować na maile. W związku z tym stwierdzili, że jestem robotem pracującym w trybie always on, cały czas dostępny. Także z jednej strony rozumiem obawę, z drugiej mówię, nie ma takiej obawy, o ile ustalimy zdrowe zasady dla ucznia i dla osoby, która odpowiada za tego ucznia. Będąc na pewnej konferencji, nie powiem na której uczelni, zobaczyłam taką kartkę na drzwiach jednego z wykładowców, profesora, który napisał, na maile studentów odpowiadam we wtorki i środy. I pomyślałam sobie wtedy, to było kilka ładnych lat temu, pomyślałam sobie, nie rozumiem tego, jak to, ja odpowiadam natychmiast, bo przecież student chce, jak pisze, to chce uzyskać informacje jak najszybciej. A tutaj ktoś przychodzi we wtorek i w środę odpowiada na maile. Dzisiaj nie stosuję tego, ale rozumiem, co on miał na myśli. Podejrzewam, że miał jeszcze lepsze sytuacje niż były to u mnie. Bardzo interesujące pytanie, czy w twojej szkole korzystanie z urządzeń mobilnych, mających dostęp do internetu, jest możliwe. Przez cały czas bez ograniczeń, 5-3%, 12 ponadgimnazjalne, tylko na niektórych lekcjach, 8-26%, tylko na przerwach, 52-53, nie jest możliwe w ogóle, czyli mamy totalny zakaz. Wiele szkół zresztą teraz zaczyna to wprowadzać. Rozumiemy to, tak? Jako nauczyciele wiemy, że nie chcielibyśmy, aby uczeń wyciągał nam pod ławką komórkę i coś tam sobie przeglądał, a my będziemy tymi niedobrymi, który musi później egzekwować, dawać jakąś karę i tak dalej. Ale zobaczmy z drugiej strony. Pozwalamy na przerwach korzystać w 50% placówek, a na lekcjach jest to znacznie ograniczone, w granicach w zasadzie 10, no tutaj nam wyskoczyło 25%. Z drugiej strony
kilka razy powiedziałam, to młode pokolenie kompletnie nie jest kreatywne, jest biernym odtwórcą treści. Ale czy te wyniki nie mówią, że my sami tam pakujemy ich? Mówimy, na przerwie rób co chcesz, korzystaj sobie z jakiej chcesz gry. No może nie z jakiej, tak? Jak złapiemy, że to jest jakaś gra niedozwolona, niedobre treści i tak dalej, to wtedy będzie reakcja. Ale generalnie nie ingerujemy, co młody człowiek robi w przestrzeni online. Natomiast mówimy, na lekcji nie będziesz tego wykorzystywał. Chociaż są nauczyciele, którzy coraz częściej mówią, wyciągnijcie komórki, zrobimy teraz fragment lekcji za pomocą jakiejś aplikacji, czy sprawdźcie mi informacje, jak to wygląda w internecie i tak dalej. Zresztą to, co dla nich jest naturalne, tak? Jak ja mówię do mojego dziesięciolatka odrabiającego angielski, jak pyta się, mamo, jak po angielsku jest to i to? Więc ja oczywiście metodą, że sprawdź sam, bo wtedy lepiej zapamiętasz, mówię, weź słownik. W nadziei, że on podejdzie do regału i wyciągnie książkę, bo to jest moje medium. A on sięga po komórkę i wchodzi do słownika online. I moja pierwsza reakcja przy kilku takich próbach była, weź książkę. A później mówię sama do siebie, dlaczego on ma brać książkę? Czy słownik w tej wersji jest gorszy od słownika w tej wersji? Ważne, że sprawdzi, zapisze, bo jest wzrokowcem, więc musi to zapisać. Zapisze i będzie później to słowo potrafił wykorzystać w odpowiedni sposób. Natomiast metoda, jaką on zrobi, jest metodą naturalną dla jego pokolenia, jeśli tak się uczą szybciej i skuteczniej, pilnować tylko, żeby to nie było 24 godziny na dobę. Zasady korzystania z urządzeń mobilnych mających dostęp do internetu w Twojej szkole. Określone są przez regulaminy wewnętrzne szkoły, bardzo wysoki wskaźnik, 60. Określone są indywidualnie przez nauczycieli. To, co może zastanawiać, jeszcze brak jakichkolwiek regulacji, czyli są szkoły, które w badaniu wyszło, nie mają określonych takich zasad. Czy twoi nauczyciele zachęcają cię do korzystania z internetu przy odrabianiu prac domowych? Bardzo interesujące. Nie. Tak, zobaczmy. Na poziomie 10-20% zachęcanie i brak informacji o tym, że można to zadanie wykonać, wykorzystując internet, co dla młodych ludzi naprawdę jest naturalne. I on przychodzi i sprawdza jakiś element zadania w internecie, ale na lekcji nie było to wspomniane. Ja czasami też dostaję takie pytanie, mamo, czy mogę sprawdzić to w internecie? Ja mówię, okej, przeczytaj, co jest w książce, jak czegoś ci zabraknie, to sprawdź jeszcze sobie w internecie, może tam będzie coś więcej, tak? Może będzie jakaś ciekawostka i tak dalej. Przydałaby się taka informacja, drobna informacja. Możecie poza książką jeszcze sprawdzić, jak to wygląda na innych stronach. Zaznacz, jak często używasz internetu. No i tutaj każdy pewnie teraz, kto prowadzi jakiś określony przedmiot, powinien zerknąć. Bardzo często, ta pierwsza kolumna, warto się zwrócić ku niej lub często, tak? Dodać sobie te dwie, często, bardzo często. Języka polskiego na poziomie 25%, obcego 31%, matematyki bardzo niewiele, prawda? 13 niecałe procent. Historia też 20 kilka procent. Znowu to jest ukłon w naszą stronę. Czy nie możemy też polecić, przejrzeć, dodatkowa praca dla nas, przejrzeć strony internetowe, co warto polecić takim uczniom. Jeśli im jest łatwiej to zapamiętać właśnie w sposób online, spróbujmy wykorzystywać chociażby na lekcji, tak? Może on później zerknie rzeczywiście do zadania domowego. Jeśli nauczyciele używają internetu na lekcjach, to najczęściej. Co Państwo najczęściej robicie na lekcjach z internetem? Filmy, prezentacje, co jeszcze? Dziennik elektroniczny, tak. Rodzice też pewnie taką odpowiedź daliby. Na lekcjach tak, wychodzi, że najczęściej to mamy właśnie prezentowanie różnego rodzaju filmów, pokazywanie zdjęć, programy edukacyjne, no i pokazywanie prezentacji, tak? Te wskaźniki 80% to filmy, i prezentacje, czyli znowu, jak gdyby to jest odtwórcze, można powiedzieć, tak? Bo młody człowiek nie wykorzystuje, nie dotyka tego świata sam. Nie mówimy mu, teraz zrobimy, podejdź, zrób ty, wyciągnijcie komórkę. Cały czas jest to odtwarzane. Zaznacz, jak często odrabiając lekcje, ucząc się, korzystasz z serwisów ze stron internetowych. No i tutaj rzeczywiście też warto zastanowić się, czego używają młodzi ludzie.
i czy to, czego oni używają, nie wynika z naszej bierności, z tego, że my im nie polecamy, z czego mogliby ewentualnie skorzystać. Ponieważ zobaczcie Państwo, jakie są wskaźniki. Codziennie gimnazjum i ponadgimnazjalne. To jest Google na poziomie 50-60%. Tutaj mamy niższe. Ściąga.pl, wyszukiwarki, zadane.pl i jeszcze, przepraszam, nie wrzuciłam drugiego jeszcze, i jeszcze serwis YouTube, tak? To są te elementy, z których korzystają dzieci, jak gdyby bez naszego wspomagania. Jaką przydatną do nauki stronę internetową poleciłbyś swojemu koledze, swojej koleżance? Też miałam taki uśmiech jak Państwo, jak zobaczyłam tę część wyników. Brak odpowiedzi no, na poziomie 30-40%. Bryk, chomiku i daj spisać. I jeszcze druga część, coś co może nas zastanowić również. Ściąga.pl, YouTube, wolne lektury. Czyli znowu to są rzeczy bardzo odtwórcze, tak? To nie są rzeczy, które pozwalają wyzwolić sobie kreatywność, pozwalają coś rozpoznać i tak dalej. Teraz jacy są jeszcze młodzi ludzie? Ponieważ mówimy o tym, że są odtwórczy, że bardzo dużo czasu poświęcają swojej autoprezentacji, że ważne właśnie dla nich jest to, że mają tysiące użytkowników na Facebooku, a 300 osób złożyło im życzenia urodzinowe. Co jest dla Ciebie jako użytkownika internetu istotne? Posiadanie profilu na Facebooku w granicach 60%, posiadanie poczty elektronicznej też bardzo wysoko. Ta odpowiedź akurat może zastanawiać w grupie nastolatków, ponieważ gdy bada się grupy starsze, one często deklarują, że już dla nich poczta elektroniczna nie jest taka istotna, ponieważ mają różnego rodzaju messengery na telefonie i to im gdzieś tam jest bardziej takie naturalne w korzystaniu. Tutaj wyszło no, dosyć wysoko. Posiadanie konta na Twitterze bardzo mało, tak? Dlaczego? Bo tam jest ograniczenie liczby znaków i tam nie ma ich grupy docelowej. Twitter nie jest kontem nastolatków. Dostęp do przeglądarek internetowych, dostęp do bieżącej informacji. Tutaj zawsze też niepogłębione niestety pytam, jakie to są bieżące informacje. Kiedy rozmawia się z młodymi ludźmi, a często mam okazję prowadzić takie zajęcia w grupach różnych, tych młodszych 9-10 lat, ale też w grupach 13-14 lat, to jak pytam o to, jakie to są informacje, to są to informacje głównie z życia gwiazd, czyli takie informacje celebryckie, tak? O tym, kto wziął ślub, kto się rozstał, kto zaliczył jakąś wpadkę podczas ostatniego weekendu. Nie są to te informacje, które są informacjami tożsamymi z naszą definicją. Dostęp do informacji o innych, prawda, na poziomie 40%, możliwość poznania nowych znajomych, dostęp do filmów, do muzyki, czyli widać, że to jest rzeczywiście ich medium. Czy masz konto przynajmniej na jednym portalu społecznościowym? Tak, 95% ma, czyli ta informacja, która co jakiś czas pojawia się w mediach o tym, że młodzi odwracają się od internetu, o tym, że młodzi rezygnują z posiadania kont, taka duża akcja jakiś czas temu, rezygnują z posiadania kont na Facebooku, jest informacją, w którą nie do końca powinniśmy wierzyć, ponieważ o ile rezygnuje się na jednym serwisie społecznościowym, to wchodzi się w kolejny serwis społecznościowy. Więc to pytanie, czy masz konto przynajmniej na jednym, pokazuje nam skalę i rozmiar tego typu zjawiska. Też już zostało zbadane w kilku przynajmniej badaniach, że młodzi uciekają z tych serwisów społecznościowych, gdzie zaczynają pojawiać się i być aktywni ich opiekunowie, rodzice. Taka rzeczywiście fala była dwukrotnie przynajmniej na Facebooku. Młodzi zaczęli znikać. Pojawiali się na Instagramie, na Snapchacie, bo to były po pierwsze nowe platformy, które w jakiś sposób ich zachęcały, angażowały, były modne, były w tamtym czasie bardzo popularne. Natomiast na Facebooku pojawili się rodzice, którzy zaczynali kontrolować, obserwować to, co dzieci robią i czuli się obrażeni w pewnym momencie, kiedy dzieci nie chciały przyjmować ich do grona znajomych albo kiedy ograniczały wyświetlanie postów, na przykład wykluczając rodziców z tego grona. Rodzice z kolei nie rozumieli, jak tak można robić, no bo przecież ja jestem twoją matką, ojcem i chcę wiedzieć, co
ty robisz. To był taki zamknięty świat dzieciaków. Jak często publikujesz na swoim profilu? No i właśnie tutaj tak naprawdę mamy pokazaną aktywność naszych nastolatków. Linki do filmów, zdjęć w innych serwisach. W ogóle nie publikuje, 50%. Czyli nawet jeśli jakaś treść wydaje im się atrakcyjna, nawet jeśli w badaniach podają, że to jest informacja, która jest im przydatna w ich nastoletnim rozumowaniu, to dalej nie podają tej treści, czyli nawet nie wykonują tej najprostszej formy aktywności, jaką jest udostępnienie. Czy publikujesz linki do artykułów w innych serwisach? 70-60% w przypadku tej starszej grupy nastolatków. Memy, czyli to, co nawet ich śmieszy, w ogóle nie publikuje. 80 i prawie 70%. Czy można wnioskować stąd, że młodzi ludzie nie zajmują się tym? Nie do końca. Niektóre badania pokazują, że oni udostępniają sobie te treści, ale w wiadomościach prywatnych. I tutaj też warto rozmawiać z młodymi ludźmi, ponieważ powinna zapalić nam się lampka w tym momencie, to jakie treści publikują sobie i podają w wiadomościach prywatnych, których nie chcą opublikować w sposób publiczny na swoim profilu. I tutaj warto rozmawiać o tym właśnie, czym warto się zajmować, jakie treści udostępniać. Młodzi ludzie często odpowiadają na to pytanie, dlaczego publikujesz prywatnie, udostępniasz prywatnie, a nie publicznie. Mówią, bo wiem, że mam rodziców, bo wiem, że nauczyciele mogą to zaobserwować, czyli już w jakiś sposób próbują kształtować swój wizerunek online, o czym mówią bardzo profesjonalnie chwilami w badaniach, w taki sposób, aby nie być źle odbieranym, aby nie być źle postrzeganym. Jaka jest dostępność tego, co publikujesz na swoich portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Google+, Nasza Klasa Umierająca i tak dalej. Są dostępne dla wszystkich. 23-15%, są widoczne tylko dla znajomych, około 50%. W zależności od sytuacji zmieniam dostępność. Czyli jak chcę się asekurować i nie chcę, żeby ktoś widział, to wtedy jest zmieniona dostępność widoczności takich postów. Jak Państwo sądzą, dobrze czy źle? Jakie to są wskaźniki? Pozytywnie czy negatywnie świadczące o młodych ludziach? To jest dobre czy złe? Że złe, tak? Czy są osoby, które twierdzą, że to jest dobre? Czyli pół na pół. Z jednej strony, zobaczcie Państwo, z jednej strony dla nas, znowu lampka, rozmawiajmy, dlaczego nie chcą publikować, tak? Z drugiej strony duży pozytyw widzę w tym, ponieważ mają świadomość, że nie wszystko musi być widoczne publicznie. Nie będę się pytać, jak Państwo macie zrobione ustawienia na swoich kontach. Ja bardzo często mam wszystko dostępne publicznie, ale to też jest związane z moim życiem zawodowym, że jeśli gdzieś funkcjonuję w przestrzeni online, to jednak chcę, żeby te posty były dostępne publicznie. Ale rzeczywiście od kilku lat coraz mniej piszę na określone tematy. Dzieci mają tę świadomość już w sobie, pozyskują ją bardzo często na zajęciach z informatyki. One są dosyć sensownie ułożone i te treści przekazywane są już rzeczywiście od najmłodszych lat funkcjonowania w naszych szkołach. Dlaczego to robisz? Ograniczam dostęp, bo chronię swoją prywatność. Tak? Czyli już gdzieś pojawia się ta informacja, że mogą być różnego rodzaju reperkusje. To mogą być reperkusje raz ze strony nauczycieli, rodziców za nieodpowiednie treści, ale też mają świadomość, że są to reperkusje związane chociażby z agresją elektroniczną. Tak? Później mogą być w jakiś sposób hejtowani. To, co może znowu zastanawiać, 24-20%, nie widzę potrzeby ograniczania dostępności. I znowu, być może, nie chcę oceniać, być może są to takie treści, gdzie młody człowiek mówi, publikuje tak grzeczne, publikuje tak sporadycznie, publikuje materiały, które nie są ani prywatne, ani intymne, że nie mam potrzeby ograniczania widoczności. Natomiast znowu, tutaj warto zawsze pogłębić to, tak? Dlaczego uważasz, że to nie wymaga ograniczenia. Czy twój wizerunek lub opinie o tobie są dla ciebie ważne? Tutaj w podziale już nie na szkoły, ale na płeć, bo jest różnica. Dla
kobiet w wieku nastoletnim są bardzo ważne, dla mężczyzn trochę mniej. I połowa mówi, nie ma to dla mnie znaczenia, tak? Czyli tutaj też warto brać to pod uwagę. Pokażę Państwu za chwilę badania, które będą odnosić się do selfie tak zwanego i zobaczycie tam, jakie wychodzą wyniki. Czy w serwisach społecznościowych wśród znajomych masz także? No i właśnie, rodziców, opiekunów, dziewczynki więcej, chłopcy trochę mniej, rodzeństwo, babcia, dziadek się zdarzają również, tak? To jest pokolenie, które już też jest w internecie. Zresztą babcia, dziadek bardzo często motywatorem istnienia w internecie, nawet dla tych osób w zaawansowanym wieku, jest właśnie kontakt ze swoimi wnukami, nie z dziećmi, tylko wnukami. Oceń, czy zgadzasz się z poniższymi zdaniami. W internecie dominują postawy otwartości i tolerancji na poziomie 20%, agresja dominuje i nietolerancja na poziomie 45%, można prowadzić kulturalne dyskusje 30-20%, zazwyczaj dyskusje prowadzą do kłótni, obelg 40-20%, czyli znowu, gdybyśmy przełożyli te wyniki w tym obszarze, można byłoby powiedzieć, bardzo duża świadomość młodych ludzi, że w internecie są plusy, ale również bardzo wiele zjawisk, które mogą być dla nich w pewnym momencie negatywne. No i znowu, czy zgadzasz się z poniższymi zdaniami? Osoby, z którymi kontaktuję się przez internet, imponują mi bardziej niż przyjaciele ze świata realnego. Bardzo niski wskaźnik, pozytywnie oczywiście oceniany, na poziomie 7%, ponieważ wiemy, że w internecie bardzo łatwo jest stworzyć wizerunki, postawy, działania, które będą tylko wytworem internetowym, nie mając pokrycia w świecie realnym. Osoby, z którymi kontaktuję się przez internet, imponują mi bardziej niż rodzina, 4% tylko. Są mądrzejsze niż nauczyciele, 8% tylko, więc też można powiedzieć, że dosyć duża świadomość. Oceń, czy zgadza się z poniższymi zdaniami. I tutaj też a propos youtuberów, ponieważ gdy analizuje się działania nastolatków, to zauważamy rosnącą aktywność młodych ludzi w zakresie oglądania filmów YouTube. Ostatnio widziałam badania pilotażowe, które mnie, no te badania mnie rzeczywiście przeraziły. Badania na grupie 5-6-latków, które potrafiły wskazać bez żadnego wspomagania 3 youtuberki, które są dla nich wzorem. Potrafiliby Państwo to zrobić? 5-6-latki to potrafią. W związku z tym informacja dla nas powinna być taka, oni są bardzo mocno zanurzeni w tym świecie, że potrafią z grupy, którą obserwują, mieć już 3 ulubione. Dlatego też padło w tym badaniu pytanie o youtuberów. Są lepszym źródłem wiedzy o świecie niż drukowane książki i prasa. 13%. Są lepszym źródłem wiedzy niż nauczyciele, 18-13, niż rodzina, 11-9, rówieśnicy, 26-19, no i lepsza rozrywka niż oglądanie telewizji, 54, i lepsze źródło wiedzy o świecie niż oglądanie telewizji, 47. Tutaj też oczywiście warto byłoby pogłębić, a co oglądasz i co twoi rodzice, opiekunowie oglądają w telewizji, tak? Bo jeśli to są programy, które rzeczywiście nie wnoszą żadnych nowych informacji, to być może ten youtuber jest lepszy. Nie mamy tutaj rzeczywiście pogłębionej informacji. No i badanie drugie, które też Państwu chciałam pokazać. Badanie, które dotyczy nałogowego korzystania z telefonów komórkowych. Nie wiem, czy Państwo u siebie w szkołach macie już takie obrazki, kiedy wychodzicie na przerwę albo kiedy idziecie korytarzem i ci młodzi ludzie są wszyscy zatopieni w telefonach komórkowych. Czasami rozmawiają ze sobą, zwróciłam uwagę na to na grupę studentów. Oni rozmawiają ze sobą patrząc w telefony, ale na siebie nawet nie zerkając, czyli potrafią, no mają niesamowity podział tej uwagi, prawda, że tutaj potrafią rozmawiać, tutaj jeszcze piszą i w międzyczasie coś tam sprawdzają. No mniej więcej tak to właśnie wygląda. Z jednej strony straszne, z drugiej strony zawsze stawiam sobie pytanie, a co oni tam robią, bo może właśnie dostali polecenie nauczyciela z geografii i szukają jakiejś drogi, tak? Może być z tym różnie.
a propos szukania drogi. Nie wiem, czy Państwo czytaliście informację prasową sprzed bodajże 2 albo 3 tygodni, że jeden z nastolatków nie trafił do swojego domu, ponieważ rozładowała mu się komórka i to już nie jest śmieszne, tak? On nie znał drogi do domu. Dziecko, które rodzice zdecydowali się puszczać samodzielnie w jedną i w drugą stronę, czyli doszli do wniosku, że jest to osoba młoda, ale która da sobie radę, ale nie nauczyli go drogi do szkoły, co on mija po drodze. A on nie wiedział, co mija, bo podejrzewam, że większość przypadków to było po prostu tępe patrzenie w telefon i wykonywanie jakichś działań właśnie na tym smartfonie i słuchanie tego, co mówi nawigacja. Teraz prosto, za 20 metrów skręć w lewo lub w prawo. I nie trafił do domu chłopak. Straszne, prawda? Korzystanie z telefonu komórkowego w ciągu ostatniego miesiąca, płeć i typ szkoły. Prosiłabym, żeby zwrócić uwagę na kolor jasnoróżowy i ciemnoróżowy. To jest kilkadziesiąt razy dziennie i kilkanaście razy dziennie. Zobaczmy, jak to się kształtuje. Ponad 60%, tak 65% tutaj. W zależności od tego, jaka to oczywiście jest szkoła, w podstawowych mamy najniższe wskaźniki, w szkołach ponadgimnazjalnych, jak widzimy, to już jest prawie 70%. Korzystanie z telefonu komórkowego w dni szkolne i weekendy. I tu powinno nam znowu dać trochę albo dużo do myślenia, ponieważ różowy kolor to z taką samą częstotliwością w dni tygodnia i w weekendy. I zobaczcie Państwo, tego wcale nie jest aż tak dużo, tak? Czyli częściej korzystają w dni robocze. Dni robocze to jest poniedziałek, piątek, żółte kolory. Tak samo weekendy, sobota to jest brązowe. Czyli jest szansa na to, żeby te dzieci nie zatapiały się całkowicie w telefonach komórkowych, tylko tutaj przydaje się pewnie właśnie ta opieka nasza. W weekend, jak widać, mamy więcej czasu na opiekowanie się tymi młodymi ludźmi, więcej czasu być może im organizujemy, co też dla nas jest w jakiś sposób łatwiejsze, wygodniejsze, bo nie mamy pracy zawodowej. W związku z tym znowu uwaga przede wszystkim do rodziców, już nie do szkoły, bo szkoła nie działa w soboty, w niedzielę, chociaż wczoraj pojawiły się też takie informacje, że w soboty będą szkoły niektóre działać przez rok. Ale to jest informacja dla nas, prawda? Im więcej angażujemy w działania, które nie są związane z telefonem, tym większa szansa, że dzieci nam w te obszary nie będą wpadać. Aplikacje używane przez młodzież, aplikacje społecznościowe 70%, aplikacje służące do komunikacji z innymi 60%, rozpoznające muzykę i muzyczne 54%, fotograficzne 50%, służące do nauki pracy 47%, służące do rozrywki 45% i tak dalej. Tak, aplikacje informacyjne 25%. I tutaj jeszcze mamy aplikacje informujące o rozkładach jazdy, czyli takie, zobaczcie Państwo, całkowicie użytkowe elementy. Natomiast aplikacje tam, gdzie jest kreatywność, aplikacje służące do prowadzenia blogów 9,3%. Tak? Czyli można powiedzieć, że to znowu jest poniżej tych 25%, które wychodzą w badaniach w szerszej populacji, bo nie tylko nastolatków, ale też dużo szerszej populacji. No i wyniki badań, o których Państwu już wspominałam, selfie. Kto z Państwa lubi robić selfie, czyli zdjęcie samemu sobie? Jest kilka osób. To zrozumiecie te wyniki badań. Częstotliwość robienia selfie, a płeć i typ szkoły. Kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie. Dziennie. I kilka razy dziennie. To są te dwa kolory znowu, jasno i ciemno-różowy. U kobiet trochę więcej. Tak? Mamy tutaj, zobaczcie, jasno i ciemno-różowy, prawie 30%, czyli 30% badanej grupy nastoletniej kilkanaście do kilkudziesięciu razy dziennie robi sobie selfie, co oczywiście nie oznacza, że to selfie jest tyle razy publikowane, tak? Oni tylko robią po to, żeby wybrać najlepsze, czyli tutaj mamy wysoko posuniętą już autoprezentację, myślenie o tym, jak wyglądam, jak się najlepiej przedstawić w internecie. Ale tutaj mamy wyniki, ile razy umieszczamy to selfie w internecie, czyli kilkadziesiąt razy robimy. No i teraz kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie, kilka razy dziennie, znowu dwa wskaźniki, tak?
i tu wychodzi około 20%. Dużo czy mało? Dużo, prawda? Zobaczcie Państwo, żółty kolor to jest raz na tydzień. To są też wysokie wskaźniki, 20%. Czyli tak dodając, można byłoby powiedzieć, że na pewno raz na tydzień grupa około 40%, tutaj akurat kobiet, dziewczynek, nastolatek, zmienia swoje zdjęcie. I znowu można zadawać pytanie, dobrze czy źle? Jak Państwo sądzą? Zależy jak wygląda, to mężczyzna powiedział. Dobrze czy źle, że tak często? Widocznie lepiej wyglądają, prawda? Albo bardziej się sobie podobają. To też jest wczoraj u siebie na kilku platformach internetowych. Zamieszczałam taki projekt Barbie Polska, który odnosił się do badań naukowych, pokazujących, że dziewczynki, tutaj dziewczynki tylko, już w wieku 5 lat mają obniżone poczucie własnej wartości. I trzeba je po prostu wspomagać, ale żeby wspomagać, to my musimy mieć świadomość. To tutaj też jest pokazane, tak? Robi kilkadziesiąt zdjęć, żeby wybrać najlepsze. Jej kolega robi kilkanaście zdjęć, bo mówi, wyglądam dobrze, tak? Nie muszę się starać aż tak bardzo. W związku z tym też to poczucie tutaj jak najbardziej widzimy. Ale wracam do pytania, dobrze czy źle? Kto uważa, że dobrze? Jest kilka rąk. Kto z Państwa uważa, że źle? Jest więcej rąk. Okay. Znowu można zadawać pytanie, tak? Jakie to jest zdjęcie, dlaczego jest to zdjęcie? Z pewnością dobra jest informacja, że dbają o wizerunek i to zdjęcie starają się zrobić najlepiej. Teraz w drugą stronę. Czy to jest złe? No jeśli przeliczymy czas, który, nie chcę powiedzieć marnują, ale wykorzystują na zrobienie kilkudziesięciu selfie, i ten czas można było spożytkować na coś innego, znowu w sensie kreator treści, to mówimy, lepiej byłoby, gdybyś córko, synu, poczytał o czymś wartościowym, czy nauczył się 3 słówek z angielskiego. Subiektywna ocena własnej wiedzy o telefonach komórkowych, znowu płeć, a typ szkoły. Różowy, większa niż wiedza obojga moich rodziców. Ciemnoróżowy, większa niż wiedza mojej mamy. Brązowy, większa niż taty. Zobaczmy, że tato jest lepiej oceniany generalnie, jest większym fachowcem w opinii młodych ludzi niż mama. Być może tak jest, ale większa niż obojga moich rodziców, tak? I tutaj znowu to jest to, od czego zaczęłam. Nie próbujmy nauczać może młodych ludzi z tego, jak i co mają robić w internecie, ale bardziej im towarzyszyć, ponieważ w niektórych aspektach okazuje się, że to oni będą większymi specjalistami. To jest ich subiektywna opinia oczywiście. I ona, nie wiem, czy do końca ma pokrycie w teorii, ale przyznając się, tak jak powiedziałam na początku, każdy ma prawo do popełniania błędów i nikt nie wie wszystkiego. Wielu rzeczy nauczyło mnie moje dziecko, nie na poziomie 10 lat, ale pokazał mi to, jak miał 6-7 lat. Jaka była różnica w naszym działaniu? Kiedy kupowałam nowy telefon, zawsze potrzebne było mi, jak wysłać SMS, jak odebrać SMS, jak wykonać rozmowę, odebrać rozmowę i skorzystać z internetu i w zasadzie niewiele więcej, prawda? Zostawiałam sobie resztę na tak zwane, jak będę miała czas, to przeczytam instrukcję, która ma 722 strony. Natomiast moje dziecko brało ten telefon i próbowało. I ono bardzo często po godzinie wiedziało więcej niż ja, bo ja nigdy tej instrukcji oczywiście nie miałam czasu przeczytać. W związku z tym być może tu jest część prawdy, tak? Więc warto pytać, warto młodych ludzi uczyć, pokazywać, ale bardziej towarzyszyć. Stosunek do uzależnienia od telefonu komórkowego. Niezwykle istotne wyniki badań, ponieważ one będą nam pokazywać właśnie, co wiemy, a gdzie jesteśmy. Czy jest w ogóle coś takiego możliwe jak uzależnienie? Czy według Ciebie można uzależnić się od używania telefonu komórkowego? Zdecydowanie nie i raczej nie. To są te wskaźniki różowe. Tak, czyli ta świadomość jest taka. Raczej tak, dość znaczna, prawda? Nawet liczba osób, która mówi, że tak, można się uzależnić. Zdecydowanie tak,
też te wskaźniki są takie wskazujące na to, że ta świadomość wśród młodych ludzi jest, czyli przynajmniej znają zagrożenie jako potencjalne, które istnieje. A są uzależnieni czy nie są uzależnieni? W ich opinii oczywiście, tak? Czy według ciebie ty sam jesteś osobą uzależnioną od korzystania z telefonu komórkowego? Zdecydowanie i raczej nie, różowe wskaźniki. No gdzieżby, prawda? 70-80%. Kilkadziesiąt razy robią selfie, kilkanaście razy umieszczają w internecie. Tak, godzinę spędzają w laptopie, godzinę spędzają przy telefonie, przy komputerze stacjonarnym, prawie 2 godziny w telefonie, ale uzależnieni to oni nie są, prawda? To nie są żadne symptomy. Tutaj oczywiście też nie chciałabym mówić, czy jest to uzależnienie, czy jest to pewnego rodzaju nadużywanie, bo też przez te wyniki badań nie powinniśmy tak się odnosić. Ważność telefonu komórkowego w różnych sferach życia młodych osób. Jak bardzo ważnym narzędziem jest dla ciebie telefon komórkowy wykorzystywany do? I znowu, ważny i bardzo ważny to żółty i brązowy. Komunikacja z innymi. Bardzo wysoki wskaźnik, prawie 90%, tak? I tutaj warto się zastanowić, znowu, to od czego zaczęliśmy. Czy te spotkania realne, spotkania fizyczne, spotkania twarzą w twarz, które funkcjonują coraz częściej, jak się przepytuje młodych ludzi, tylko na terenie szkoły, bo tam muszą być, czy one rzeczywiście nie zostały wyparte przez telefon komórkowy? No i czy to jest dobre? Rozrywka. To jest też odpowiedź na pytanie, na ile jesteśmy kreatywni, bo przeważnie młodzi ludzie nie kojarzą rozrywki jako nauki czegoś, tak? Nauki słówek z angielskiego, nauki obsługi nowej platformy blogowej, pozyskiwania informacji po to, żeby stworzyć wpis w internecie. Jeśli ktoś z Państwa prowadzi bloga, to z pewnością ma świadomość, że stworzenie nawet krótkiego tekstu, takiego, który ma pół strony, stronę, wymaga bardzo często prześledzenia informacji, zebrania dość znacznej porcji informacji, aby ten wpis wyglądał merytorycznie, aby zawierał dane wartościowe. Dla młodych ludzi rozrywka raczej kojarzy się z tym, że mnie to bawi. W związku z tym ten telefon wykorzystywany jest właśnie nie do funkcji aktywnego kreatora, bycia aktywnym kreatorem treści, tylko raczej konsumentem treści. Mówimy bardzo dużo o fake newsach, mówimy często o postprawdzie, mówimy o różnego rodzaju formach manipulacji online, które dzisiaj są bardzo łatwe do zorganizowania i oddziaływania nie tylko na młodych ludzi, ale jeszcze bardziej na nas. To jest właśnie to pole, tak? Poprzez podawanie informacji, które są łatwo dostępne, które są szybkie do skonsumowania, są proste w odbiorze. W znacznej mierze jesteśmy narażeni już, jak widać, od najmłodszych lat na tego typu zabiegi. To, co mnie zdziwiło, to ważność telefonu komórkowego w zakresie odpoczynku. Oni odpoczywają przy telefonie. Jak Państwu kojarzy się odpoczynek? Sen. Nam sen, prawda? Co nam przeszkadzało w tym przedszkolu, że kazali leżakować? To jest mniej więcej odpowiedź na to pytanie. Tak nam się kojarzy z tym, że mam czas na sen. Mam czas na to, żeby usiąść i spokojnie wypić kawę lub herbatę. Usiąść i przeczytać książkę. Przeczytać gazetę, która została wydana tydzień temu, a nie 3 miesiące temu. I leży, i zbiera się na tej kupce, prawda? Nam się tak kojarzy odpoczynek. Wyjść, pobiegać. Zobaczyć, co zmieniło się w parku i tak dalej, i tak dalej. Młodzi ludzie widzą to w telefonie. Mamy naukę. Też dosyć duża grupa. Organizacja czasu, tak? Czyli już tutaj widać, szczególnie jak są to dzieci, które są dowożone lub korzystają z wielu zajęć pozalekcyjnych. To tutaj widać, że wykorzystują telefony komórkowe, które zaczynają nagle im pikać i jest informacja, że już muszą wychodzić, bo mama lub tata podjeżdża i teraz wiozą je na kolejne zajęcia. Czyli już w tym wieku mamy takie małe korpo tutaj, tak? Już organizacja czasu na poziomie nastolatków. Praca. Czyli jest część rzeczy, które kojarzą jako praca. Rola rodziców w edukacji dotyczącej korzystania z telefonów. Różowy wskaźnik to często, brązowy to sporadycznie, żółty nie nigdy. Tak, często. Zasady korzystania z telefonu w domu, korzystania z telefonu w szkole, w miejscach publicznych i szkodliwość telefonów. To są główne treści, które są przekazywane
młodym ludziom. Nie pojawiają się tutaj, nie były w ogóle badane takie treści, jak właśnie podsyłanie rzeczy, aplikacji, które mogą w jakiś sposób wspomagać czy naukę, czy właśnie czas wolny dla dzieci. Komunikowanie się w rodzinie za pomocą telefonu komórkowego. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się komunikować z twoimi rodzicami za pomocą telefonu komórkowego, komputera, dzwonić, wysyłać SMS, przebywać na portalach społecznościowych, przebywając z nimi jednocześnie w domu? Tak. Czasami siedzą w jednym pokoju, wysyłają sobie SMS-a. Czasami w dwóch pokojach. Mamo, daj znać, jak będzie obiad, o której idziemy do babci. Tak? Nie przyjdzie i nie zapyta, tylko wyśle SMS-a, bo szybciej. Bo w tym czasie musiałby się oderwać od komputera, a robi tam coś bardzo ważnego. Gra na przykład w grę, prawda? Więc lepiej jest wysłać. I to jest przerażające. Zakładając, że nie mamy mieszkań, czy nie mieszkamy w rezydencjach, które mają kilka tysięcy metrów kwadratowych, co może być rzeczywiście jakimś ułatwieniem, tak? Ale większość z nas żyje, podejrzewam, w jakimś ograniczonym obszarze, tak? To może to wydawać nam się w jakiś sposób absurdalne, ale to się dzieje. 50% dzieci mówi, że tak u nich jest. Oczywiście podejrzewam, że gdybyśmy w tym badaniu zapytali rodziców, czy twoje dziecko będąc z tobą pod jednym dachem komunikuje się za pomocą telefonu, to tutaj spadłoby nam do 10-15, bo większość rodziców nie chciałaby się przyznać do tego, że nie panuje na tyle nad dziećmi i obsługą, wykorzystaniem telefonu, że wyraża zgodę, zgadza się na coś takiego. Czy takie rzeczy się zdarzają? Tak, zdarzają się. Nawet jak się prowadzi zajęcia z dziećmi dość intensywnie, ja kontroluję czas mojego dziecka, staram się przynajmniej. I zdarzyło mi się, że dostałam SMS-a raz. Drugi raz jeszcze się nie powtórzył. Chyba zapamiętał rozmowę, tak? Że jak jesteśmy pod jednym dachem, to nie życzę sobie ani rozmów przez telefon, ani SMS-ów. Ale tutaj potrzebna jest ta pierwsza reakcja, bo dziecko samo w sobie nie widzi nic złego w tym, że wysyła SMS. Dla niego znowu to jest naturalny poziom komunikowania, bo oni w tych telefonach żyją cały czas. Więc jeśli komunikuje się na terenie szkoły z kolegami przez telefon komórkowy, to dlaczego nie z rodzicem w domu? Rola rodzica to jest nie w tym kierunku. A nam się często po prostu tego nie chce robić, tak? Machniemy ręką, bo w tym czasie coś innego robimy. Symptomy nałogowego korzystania z telefonów komórkowych. Prawda, to są te brązowe. Często korzystam, kiedy się nudzę. 62%. I to też jest takie kolejne, które powinno nas uderzyć, nas i rodziców, że nasze dzieci często używają albo nadużywają słowa nuda. Kiedy obserwuję, a często mam okazję obserwować takie dzieci w wieku 10-11 lat, to dla nich moment, kiedy nie są poddawane różnego rodzaju bardzo agresywnym bodźcom. Wystarczą 2 sekundy, kiedy pada hasło nudzę się. Nie ma tej refleksji, że mogłabym coś zrobić. Wezmę kartkę i porysuję sobie. Jak nie było telefonów komórkowych, internetu, dla nas, dla naszego pokolenia, to było naturalne, prawda? Nie wiem, ile razy państwo używaliście, będąc nastolatkami, słowa nuda. Ale generalnie nie pamiętam, żeby to było nagminne. Dzisiaj rzeczywiście w takich grupach, jak się prowadzi obserwacje nastolatków czy dzieci nawet młodszych, to słowo nuda pojawia się bardzo często. Oni wtedy mówią, wchodzimy w świat online, korzystamy z telefonów, bo ja się nudzę, ja chcę zabić czas, tak? Nie przyjdzie na myśl coś innego. Korzystam z telefonu więcej niż kiedyś, 50%. Bo jestem pewnie starszy, tak? Kiedyś byłem młodszy, były ograniczenia w szkole, rodzice ograniczali, nauczyciele, teraz mogę więcej. Jak mogę, to korzystam. Korzystam z telefonu komórkowego nawet wówczas, gdy wykonuję inne obowiązki. Ostatnia duża akcja społeczna, żeby zatrzymywać się przed przejściem dla pieszych i w tym momencie telefon, żeby znikał z naszego zasięgu wzroku. Nie wiem, czy państwo obserwowaliście, taki projekt zombie się nazywa. Projekt zombie, tak, przechodzące osoby, które kompletnie nie patrzą na to, czy coś dzieje się w lewą, w prawą stronę. Co odpowiadają dzieci, które wchodzą na pasy z telefonami? Pytali kiedyś państwo? Mam zielone światło.
A czy bierzesz pod uwagę, że ktoś może wjechać nawet na tym zielonym świetle, że ktoś może się zagapić, ktoś może dostać zawału, tak? I wjedzie na zielonym świetle? Nie, nie biorą pod uwagę. Mam prawo, mam zielone światło. To jest taka kolejna cecha tego pokolenia, które nam rośnie, bardzo precyzyjne formułowanie swoich oczekiwań. To, co może nas cieszyć, chcę korzystać z telefonu coraz częściej. Na poziomie tylko 10%, tak? Czyli jest jakaś szansa, że może to nie pójdzie dalej. Stosunek tutaj nauczycieli do całkowitego zakazu korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Raczej tak i zdecydowanie tak, to są te słupki żółto-brązowe. Czyli generalnie nauczyciele mówią raczej powyżej 50%, 50-60%. Raczej nie chcemy telefonów, tak? Wypychamy telefony ze szkół. I tutaj jak się pyta w różnych badaniach nauczycieli, to bardzo często wychodzą te obawy, tak? Ja sam nie potrafię korzystać, sama korzystam na poziomie SMS-ów i odbioru, więc co, będę uczyć dzieci, co będę im pokazywać, czyli wychodzą te nasze obawy. Poza tym też taka podstawowa obawa, jak zezwolimy dzieciom na korzystanie podczas zajęć, to wtedy w ogóle nad nimi nie zapanujemy, tak? Czyli też jest taki argument, że nie, tych telefonów już nie. Znam szkoły, które wprowadziły możliwość korzystania z telefonów podczas zajęć i które sobie dają radę z tym rzekomym problemem. Natomiast tam rzeczywiście od razu przy wprowadzeniu jasno zostały postawione warunki, regulamin. Dzieci miały opowiedziane kiedy i jak, na jakie hasło nauczyciela i tak dalej. Czyli jak gdyby od razu te ograniczenia zostały pokazane, tak? Nie było to, że wolno i wolno w każdym momencie. No i dalej badanie już na nauczycielach. Korzystanie z urządzeń cyfrowych w trakcie prowadzenia zajęć. Nie będę pytać, jak u Państwa to wygląda, ale jak wygląda to w tym badaniu uzależnienia od telefonów komórkowych. Rzadziej niż raz w tygodniu, to jest to 46, w ogóle nie korzystałem, to jest 26%, kilka razy w tygodniu to jest 18, kilka razy w tygodniu to jest 5,7, codziennie korzystam to jest 2,7. Czyli to badanie akurat pokazuje, że generalnie mało rzeczywiście nauczyciele wykorzystywali, tu jest napisane urządzenia cyfrowe jako pomoc szkolna. Korzystanie z aplikacji w trakcie prowadzenia zajęć, czyli znowu nie co uczniowie robią teraz, ale co robią nauczyciele. Codziennie i kilka razy w tygodniu. 5% i 20%, czyli można powiedzieć, że 1/4 w tej grupie, która została przebadana, przyznała się do tego, że wykorzystuje aplikacje na telefonach komórkowych do prowadzenia zajęć. Znowu dosyć duża grupa, która nigdy nie wykorzystywała. Tutaj oczywiście pewnie też w zależności od przedmiotu, który się prowadzi, od grupy wiekowej, w której się prowadzi, jak to się prowadzi. Częstym argumentem, jak rozmawiam z nauczycielami, jest taki argument, nie mogę prowadzić za pomocą telefonów komórkowych, bo to wymagałoby tego, że każdy uczeń musi mieć telefon komórkowy. Nie do końca jest to prawdą, tak? Bo możemy stworzyć grupy projektowe i będzie jeden telefon na grupę, a większość dzieci już posiada telefony komórkowe, więc tutaj to obejście jest takim, no jakimś punktem, że można byłoby zastanowić się nad tym. Kilka wniosków, kilka rekomendacji i coś jeszcze Państwu chciałabym pokazać. Jakie wnioski z tych dwóch badań? Rzeczywiście internet dla nastolatków to aksjomat aktywności i percepcji rzeczywistości. I tutaj są zafokusowani rzeczywiście na to, co jest w tym świecie online. Edukacja internetowa, najczęściej niestety samodzielnie, bez kontroli rodzica czy opiekuna i też bez większego wsparcia nauczyciela. W badaniach obu zostało stwierdzone, czy zostały zauważone symptomy nawyku. Tak jak mówiłam, nie chcę nazywać tego uzależnieniem, bo to jest sprawa zbyt poważna i medyczna, abyśmy mówili, że jakaś grupa dzieci, nastolatków jest już uzależniona od internetu. Ale rzeczywiście czas i sposób, jaki spędzają w świecie online, może być przynajmniej już niepokojący.
Internet dla nastolatków to głównie komunikowanie się, czyli sfera poznania, rozrywka, sfera też autoprezentacji, właśnie te selfie, ale też umieszczanie różnego rodzaju filmów i zdjęć, wpisywanie komentarzy i swego rodzaju afiliacja społeczna. Różnie to wygląda w podziale na płeć. U dziewcząt to jest przeważnie autoprezentacja wizualna, u chłopców pojawia się graficzna i memy, oni bardziej idą w kierunku takiej właśnie technicznej sfery informacyjnej. W nieznacznym stopniu mamy elementy edukacji. Zdecydowanie możemy powiedzieć, że jest to bierna konsumpcja mediów, bierna konsumpcja zasobów internetu, czyli rzadziej jest publikowanie, częściej jednak wciąż jest obserwowanie. To, co do nas jako przytyk nauczyciele nie zachęcają uczniów do korzystania z zasobów internetowych przy odrabianiu lekcji. Dominujący sposób wykorzystania przez nauczycieli to wyświetlanie filmów oraz pokazy prezentacji. Też często rozmawiając z nauczycielami, ale i z uczniami, widzę takie próby zawężania również nawet elementów, które uczeń może zrobić, to o czym już tutaj było mówione, te treści pozaszkolne, tak? Tego, czego nie było w programie, nie można pokazać na zajęciach, szczególnie w tej grupie starszej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, uczniowie dosyć często mówią, chciałbym pokazać więcej, ale nauczyciel mówi, że tego nie ma w programie. I tutaj znowu często wychodzi ta obawa, że nauczyciel być może nie potrafi obsługiwać jakiegoś programu, a nie chce się przyznać, czy nie chce zrobić czegoś takiego, słuchaj, pokaż nam ten program wszystkim, naszej klasie, naucz nas, tak? Pokaż, jakie są wartości, czym się różni od tego, czego ja was nauczyłem na lekcji. No i mamy uczniowie do odrabiania prac domowych. Najczęściej wykorzystują Google, Wikipedię, YouTube, portale dedykowane edukacji, poszerzaniu wiedzy. I tutaj są w tym względzie narzędziami niszowymi. Stosunek nastolatków do internetu bardzo złożony. Tutaj jak się spojrzy w badania pogłębione, to wygląda to różnie. Z jednej strony mamy docenianie tych wszystkich zasobów, które i możliwości, które są, tak? Czyli te możliwości poznawcze oni widzą. Widzą możliwości autoprezentacyjne czy afiliacyjne. Natomiast widzą też zjawiska negatywne i wielu z nich też już zostało dotkniętych formami agresji czy na przykład braku kultury. Nie wiem, czy państwo wchodzicie na takie fora, na takie profile, gdzie są nastolatki. Jeśli mówimy cokolwiek, dzisiaj cisza wyborcza, ale jeśli mówimy cokolwiek o kulturze, upadającej kulturze dyskusji politycznej, to wśród tych młodych ludzi ona naprawdę czasami, nie powiem, że często, ale czasami ma dużo niższą formę. Także też bardzo pouczające jest właśnie zapoznanie się z takimi elementami. Rekomendacje, co można byłoby zrobić, tak, żeby nie tylko mówić o tym, że no nie wygląda to najciekawiej, ale nie jest w tym tylko wina młodych ludzi, ale również nas jako opiekunów, nauczycieli. Na pewno edukacja, ciągła edukacja, nie poprzestawanie na tym, że mam telefon, mam świat online i już to potrafię, tylko uczenie się. Tutaj naprawdę można włączyć uczniów często do tego procesu, aby oni nam pokazywali, jakie są możliwości, jak to zrobili. Dawać im wręcz zadania, żeby wykonali jakieś zadanie za pomocą dostępnych im platform, dostępnych możliwości online. Zobaczmy, co oni przyniosą. Być może wyjdą daleko szerzej poza nasz program. Na pewno warto zwrócić uwagę i uczyć też drugą stronę. Kontrolę czasu korzystania w internecie. Nam to też się przyda, tak? Bo stwierdziliśmy wszyscy, zaczynając wykład, że my dorośli również mamy problem z trzymaniem kontroli czasu czy zarządzania czasem w internecie. Na pewno edukacja uczniów, nam też to się przyda w zakresie zdolności oceniania źródeł, rozumienia informacji, wartościowania informacji. Tutaj te dwa hasła, postprawda i fake news, i one powinny nas bardzo mocno w tej chwili uczulać. Umiejętności korzystania z programów i stron internetowych, umożliwiających rozwój zainteresowań tych, które możemy powiedzieć wykorzystywane później będą w nauce. Poznawcze, uczenie się w cyberprzestrzeni, etyczne zachowania w przestrzeni internetu, postawy prospołeczne i tak dalej. Tutaj nie jest tak źle, jak robi się takie badania albo robi się takie zajęcia z młodymi ludźmi, to nawet już dzieci na poziomie 7, 8, 9 lat, jak na pytanie o to,
czy można umieścić zdjęcie kolegi w internecie, czy można zrobić zdjęcie koledze i umieścić je w internecie, odpowiadają nie, tego nie wolno robić. Nie zawsze potrafią powiedzieć dlaczego, ale przynajmniej ta wiedza, że jest to jakiś element nie do końca właściwy, ta wiedza tutaj funkcjonuje. To zdjęcie pewnie Państwo znacie, prawda? Wiele osób uśmiecha się i kiwa głową, że kojarzy. Czy to jest pozytywny czy negatywny obrazek? Nie wiadomo, prawda? Wiele osób jak widzi to zdjęcie, to mówi, ale te czasy się zmieniły, prawda? Za moich czasów to stało się przed obrazem i oglądało się taki obraz. Natomiast kiedy pokazuję ten obraz w szkole, radom pedagogicznym głównie, właśnie jest takie oburzenie, szczególnie osób, które uczą na przykład plastyki, prawda? No, jak to możliwe? Taki obraz, zamiast korzystać, wpatrywać się, to oni siedzą w tych komórkach. Ale spróbujmy znaleźć tutaj jakiś pozytyw. Czy można byłoby dać jakieś zadanie tym dzieciom i usprawiedliwić, że robią coś dobrego? Prawda? Można byłoby o milion rzeczy zapytać. Czego dotyczy obraz, jakiego okresu, kto jest autorem tego obrazu, w jakich warunkach został namalowany, kto pierwszy znajdzie informację, albo kto znajdzie jakąś informację charakterystyczną dla tego obrazu. Pokazuję tę grafikę dlatego, żebyście Państwo no, wyszli z taką refleksją z tego wykładu, że ten świat online nie jest światem złym, tylko jest zależnym od tego, jak my wykorzystujemy narzędzia i że można znaleźć takie sposoby trafienia do naszych dzieci, którymi się zajmujemy przez kilka godzin dziennie, czyli często mając większy wpływ i siłę oddziaływania niż rodzice w domach, którzy gdzieś uciekają i robią coś innego, można im pokazywać inne sposoby wykorzystywania tego świata online. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o takim projekcie. Nie chcę o nim mówić, bo jest to projekt komercyjny, który być może przydałby się w poprzednim wykładzie, kiedy pewne rzeczy trzeba było narysować. Chodzi o takie piórko dla grafików, ale firma komercyjna, która chciała jak gdyby zainteresować odbiorców swoim produktem, wymyśliła taki projekt, który można spokojnie w wielu wersjach, tutaj akurat jest w odniesieniu do sztuki, zastosować na naszych lekcjach. Na górze jest nazwa tego projektu. Jeśli Państwo sobie wygooglacie, to zobaczycie, o co chodzi. Zaproponowano osobom, które są zainteresowane otrzymaniem za darmo tego piórka pewnej firmy, aby pobawiły się sztuką. Zaproponowano im, że otrzymają 23 obrazy znanych mistrzów i muszą je w jakiś sposób przerobić. To jest jedna z przeróbek, która została zaproponowana. O samym projekcie, jak wynika z informacji prasowych, dowiedziało się kilka milionów osób. Osoby, które weszły na stronę tego wirtualnego muzeum i oczywiście zapoznały się z obrazami, które tam są, przy każdym obrazie było nazwisko autora, dane tego autora, opis tego obrazu i tak dalej, to było kilkadziesiąt, pod 90 tysięcy osób, które odwiedziły wirtualne muzeum. Prawda? Czyli można zainteresować w jakiś sposób, można nawet, nie chcę użyć sformułowania zmusić, tak, ale można pokazać im, że można się uczyć w inny sposób, zobaczyć coś w innej perspektywie niż tylko książka. Znowu odwołując się do wątków prywatnych, pamiętam szok mojego dziecka, jak pojechaliśmy do Żelazowej Woli, on stanął przed tym i mówi, o, zdjęcie z książki. Tak? Czyli gdzieś zakodował sobie, że to było w książce na muzyce, a później zobaczył to dotykając jak gdyby, tak? Widząc to realnie. Nie każdy z nas będzie w muzeum, nie każdy z nas będzie mógł dotknąć fizycznie wielu rzeczy, natomiast możemy pokazywać je w sposób bardziej atrakcyjny niż tylko właśnie tradycyjna książka. Tym bardziej jak Państwo widzieliście, nawet youtuberzy są gdzieś często stawiani wyżej dla 20% ponad młodych ludzi niż osoby, które uczą, które są rodzicami, które są autorytetami czy powinny być autorytetami dla młodych ludzi.
Proszę Państwa, to tyle, ile chciałabym Państwu powiedzieć. Jeśli będą pytania, jeśli teraz Państwo macie pytania, wątpliwości a propos młodych ludzi, nowych mediów, zapraszam do dyskusji. Jeśli ktoś chciałby się podzielić jakąś refleksją na temat tego, jak młodzi ludzie wykorzystują te nowe media, mamy jeszcze kilka minut na to. Jeśli ktoś z Państwa prowadzi jakiś projekt, który właśnie pokazuje pozytywne zastosowanie nowych mediów i pokazuje swoją aktywną rolę nauczyciela, to bardzo zapraszam. Rubens. Warto też zobaczyć właśnie ten projekt. Teraz powinnam liczyć, ile osób wyciągnęło komórki i zaczyna googlać, bo są takie osoby, ja stąd widzę, co się w tej chwili dzieje. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania? Jeszcze raz? Nie, w tym projekcie nie. Bardzo podobny, tak, profesor Pyżalski będzie jutro, on bierze w projekcie firmy Orange. Mhm. Jeszcze tych wyników nie mają, ale jutro pewnie uchyli rąbka tajemnicy. Mhm. Też pewnie będzie odnosił się do tego projektu, do tego badania głównie nieuzależnienia od telefonów, ale wczoraj rozmawialiśmy o nastolatkach 3.0. Ten pierwszy projekt, który pokazywał właśnie tą niską niestety aktywność młodych ludzi. Tak, bardziej właśnie korzystanie. Bardzo dziękuję za ten głos, bo to jest tak naprawdę to, od czego wyszliśmy podczas tego wykładu, tak? Powiedziałam, że będę pokazywać i że ta aktywność jest niska, ale będę stawiać pytanie o to, na ile w tym jest wina młodych ludzi, nastolatków, a na ile w tym jest właśnie nasze zahamowania, obawy i nasza niska aktywność, nasz brak kompetencji również, prawda? Jak się pyta, te badania nie były pogłębione. To, co Państwu pokazałam, to jest... Pominęłam kwestię bezpieczeństwa, tylko na ile młodzi ludzie widzą zagrożenia i jak są bezpieczni. Tutaj jest dosyć wysoka świadomość, więc to pominęłam. Natomiast nie były pogłębione. Natomiast jeśli rozmawia się z młodymi ludźmi, najczęstszą odpowiedzią, jak Państwo myślą, jaka jest na pytanie, dlaczego nie jesteś aktywny, dlaczego nie tworzysz własnych treści w internecie? To wydaje mi się, że największym problemem, największym problemem to obawy przed pewną agresją, przed tą informacją zwrotną negatywną. Czyli krytyką bardziej, może nie agresją, tylko krytyką. To się pojawia na 5., 6. pozycji, w zależności jakie badania. Natomiast 2 pierwsze pozycje to jest brak czasu i brak kompetencji. Brak czasu, tak? Jak gdyby nie zauważają tego, ile czasu poświęcają na inne rzeczy i gdyby zrezygnowali z tego biernego korzystania na rzecz aktywnego, to może byłoby lepiej. Nie wiem, czy obserwujecie Państwo, co robi furorę i w jakich momentach furorą są określone aplikacje w telefonach komórkowych wśród uczniów, których uczycie. Zaglądacie czasami, co oni tam robią? Mnie zszokowała jedna z aplikacji, jedna z gier, którą zauważyłam w szkole mojego dziecka.
Zobaczyłam, że wielu uczniów, trzymając telefon, bardzo szybko rusza lewym palcem. W prawym przeważnie piją albo jedzą, w lewym coś tam robią, prawda, na komórce. No i zainteresowało mnie to, bo ja nie potrafię tak szybko. Zainteresowało mnie, co oni robią i czym się zajmują, że tak szybko ruszają palcem. Jak Państwo myślicie, co to było? Jak ktoś wpadnie, to daje nagrodę. Co to mogło być za gra, że tak szybko przesuwali lewym palcem? Nie? Jak szybko co? Nie. Związane z tym, ale nie. Jak zajrzałam do telefonu, nie wiedziałam, co zrobić, nie wiedziałam, jak się zachować i zapytałam oczywiście mojego dziecka, czy on również korzysta z tej aplikacji. Oczywiście korzystał z tej aplikacji, ponieważ to było ściganie się klasowe. Oni rozwijali rolkę papieru toaletowego. Moja reakcja nie była taka jak Państwa. Ja się z tego nie cieszyłam i nie uśmiałam. Ja się załamałam. Kto szybciej przewijał i rozwinął więcej papieru toaletowego, ten wygrywał. Jeszcze bardziej załamana byłam właśnie po tym pytaniu: synu, czy ty też? Też. Nie pytałam już, który jest, bo wolałam tego już nie zgłębiać, czy to jest pierwszy, czy ostatni. Ale to też pokazuje, tak, że my jako rodzice, jako nauczyciele bardzo często nie wiemy, co oni tutaj robią. I bardzo często też wystarczy nam, tutaj była podana taka informacja z badań, 20% dzieci oszukuje rodziców, aby być dłużej w internecie. I na pytanie, co robisz, uczę się słówek z angielskiego, pobieram aplikacje do matematyki, przeglądam coś na lekcje, bo jeszcze mi brakuje, nam to często wystarcza. I my już nie pogłębiamy tej informacji, nie staramy się zerknąć, czy rzeczywiście coś tam jest, albo nie pytamy później, jakich słówek nauczyłeś się przez te 15 minut, które mówiłeś, że się uczysz, tak? Nam wystarczy dla uspokojenia sumienia tylko to, że powiedział, że się uczy, nic więcej. W związku z tym tutaj rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, ta większa percepcja nauczycieli i rodziców, nie lubimy tego, szczególnie jako rodzice, bo to wymagałoby też nauki od nas, tak? Musimy zacząć się interesować tym, co robią dzieci. Jak nie będzie tego zainteresowania, to wyniki były pokazane. W trakcie weekendu potrafią zrezygnować i wyjść z telefonów komórkowych, bo my angażujemy ich. W trakcie tygodnia często nie, bo robię lekcje, bo są zajęcia pozalekcyjne, bo mówi, że coś robi nawet na komórce, natomiast nie kontrolujemy tego, brzydkie słowo, nie lubię tego słowa, nie pilnujemy, nie jesteśmy, nie towarzyszymy, nie wiemy, nie znamy, co dziecko tak naprawdę robi w komórce. Także rzeczywiście tutaj rodzice i opiekunowie, jestem jak najbardziej za. Mało rozmawiamy. Ale negujemy, bo nie znamy, prawda? Więc pierwszą reakcją jest taka, że mówimy nie, tak, tak. Ale naprawdę to nie chcę powiedzieć, że niewiele trzeba, tak? Bo trzeba naszego zaangażowania, trzeba wiedzieć, przygotować się do lekcji, sprawdzić. Dokładnie, ale to wymaga znowu pracy od nas, tak? Kiedy ja mam niestety często, mówię niestety mam często takie wystąpienia, gdzie zastanawiam się, ilu nauczycieli po tym wystąpieniu mnie nie lubi, bo opowiadam o rzeczach, które ich po prostu, jeśli chce być lepszym, rozwijać się, chce być otwartym, zmuszają do jakiejś wykonania dodatkowej pracy, tak? A pracy i tak wszyscy mamy zawsze dużo. Ale jeśli chcemy się rozwijać, to musimy tę pracę wykonywać, więc to jest kwestia tego, żeby właśnie rzeczywiście zapoznać się. Dzieci są chętne do tego, żeby wychodzić ze świata online, jeśli nawet w tym internecie, czy w tym świecie online ktoś zaproponuje im coś interesującego. Też ostatnio
zwróciłam uwagę na to, co robi syn i jego kolega przy stole, ponieważ wydało mi się to dosyć dziwne. Byłam zajęta jakąś tam swoją pracą. Chłopcy przez moment siedzieli w komórce, a później przynieśli wiele kartek papieru białego. I mówię, co jest, prawda? Coś dziwnego, bo wyszli ze świata online. I pytam się, mówię, co robicie? Poszukaliśmy sobie kilku wzorów origami i teraz będziemy je robić. Mówię, fajne, prawda? Czyli gdzieś znaleźli jakiś element i próbują to zrobić realnie. Nie wystarczyło im oglądanie tego, jak to ktoś zrobił, tylko chcieli spróbować, czy oni też tak potrafią. Czy to trwało długo? Nie, oczywiście nie trwało to 2 godziny, więc nie mogłam sobie usiąść z książką i robić czegoś, czego rodzice bardzo często oczekują, ale trwało to moment, tak? Za chwilę zajęli się jakimś innym zadaniem, ale to pokazuje, że nie jest tak źle z dziećmi. Oni lubią wychodzić rzeczy, które dotykają. Lubią rzeczy widzieć, natomiast my musimy im pokazywać i inspirować. Zawsze była taka rola rodziców, nauczycieli, opiekunów. Tylko w pewnym momencie mniej nauczyciele, a bardziej rodzice poczuli się zwolnieni z tego obowiązku, ponieważ po pierwsze stwierdzili, że w szkole są dłużej, więc to zrobi szkoła, a po drugie oni mają więcej pracy zawodowej, w związku z tym lepiej nie widzieć, co to dziecko robi, bo mniej boli wtedy. Tak? Więc tutaj, żeby było też jasne, bardziej widzę zaniedbania po stronie rodziców. Dlatego też tak doceniam te inicjatywy szkolne, a też je obserwuję, kiedy są szkolenia z nauki świata online i z nauki tego, co robią dzieci w świecie online, nie skierowane tylko i wyłącznie do nauczycieli, bo nauczyciele wiedzą to lepiej, mam wrażenie, niż rodzice. Ale kiedy szkoła zaprasza rodziców i opowiada im, co ich dzieci mogą robić. Proszę mi wierzyć, kiedy zapytałam kilka lat temu przypadkowych rodziców na terenie szkoły dziecka, czy wiedzą, czym ich dzieci zajmują się, z jakich aplikacji korzystają, to nie było żadne badanie, więc nie będziemy mówić o tym, ile osób na ile powiedziało. Wiele rodziców w ogóle było zaskoczonych, że pytam o takie rzeczy, ponieważ im wystarczyło tylko i wyłącznie to, że dziecko ma czas limitowany w dostępie do internetu. Czyli umówiłem się na pół, na godzinę, na 2, w zależności od wieku dziecka dziennie. Tego dziecko pilnuje, tego dziecko nie łamie tych zasad, więc nie ma problemu. Natomiast na pytanie już, czym twoje dziecko się zajmuje, było to takie deklaratywne. Moje dziecko mówi, że ma taki i taki program. Widziałeś ten program? Nie, nigdy nie widziałem tego programu. Znasz ten program? Wiesz, czy to są dobre wartości, czy może lepiej wyperswadować dziecku korzystanie z tego? Tego już nie ma. Drugie też pytanie takie, czy masz świadomość, jak dużo czasu spędza twoje dziecko w świecie, w przestrzeni online, na ile ekranów jest narażonych codziennie? Rodzice bardzo selektywnie czasami udzielają odpowiedzi na takie pytanie, bo na przykład uciekają, mówią, jestem umówiony na godzinę korzystania z telefonu. A ile dziecko siedzi w internecie przy komputerze stacjonarnym albo laptopie? No ale tego nie liczymy, bo tam robi lekcje. A czy na pewno? Bo to jest dziwne, tak? Jeśli dziecko mówi, że 4 godziny dziennie robi lekcje, bo nie znam chyba takiej szkoły, która daje tyle zadań domowych w postaci elektronicznej, żeby dziecko 4 godziny dziennie siedziało przy laptopie. No mimo całego zachęcania państwa do stosowania i do namawiania, do wykorzystywania sensownego, takiego aktywnego, kreacyjnego tych elementów online, nie znam takiej szkoły. I rodzice znowu, dopiero po pytaniu, czy jesteś pewien, że tam są robione lekcje, mówią, nie wiem, będę musiał to sprawdzić, rzeczywiście. Nie sumują dostępu do elektronicznych urządzeń. Ostatnio też wpadłam na badania, które pokazują nam no, dosyć zatrważające wyniki, jak znaczna grupa nastolatków, tutaj głównie chodziło o szkoły ponadgimnazjalne, zaczyna odrabianie lekcji o godzinie, jak państwo myślicie, której? 23. Jak znaczna grupa zaczyna o 23. Dlaczego? Bo wcześniej byli wciągnięci w świat online, czyli on przychodzi ze szkoły, jest zmęczony, musi zjeść obiad, chwilę odpocząć. Chwila przy komórce to nie jest 15 minut, tylko to są 2 godziny. Później może jakieś zajęcia dodatkowe, albo pojawia się kolacja, albo telefon, rozproszenie, godzina 23. Podobne wyniki, które tutaj troszeczkę inaczej wychodziły, które pokazują, jak wiele osób nie odrabia lekcji w domu, tylko odrabia w szkole, bo zapomniało, tak? Czyli znowu jakiś taki element, który wskazywałby na pewne rozproszenie tego, że dziecko albo nie zrobiło, albo już nie wystarczyło czasu, bo mama powiedziała, czy tato, tak, już musisz iść.
już musisz iść do łóżka. Także no, z jednej strony wyniki pokazują, że jest mocne osadzenie dzieci w świecie nowych technologii, natomiast też pokazują, że nie jest to do końca i zawsze wartością to, co robią. Wyniki wszystkie staram się zawsze analizować w połączeniu, pytając, dlaczego tak jest. I tutaj widzę właśnie tę rolę nauczycieli i rolę rodziców, opiekunów. Czy może jeszcze jakieś pytania, sugestie? Na pewno? Jeśli nie, zachęcam do kontaktu mailowego. Jestem też do końca dzisiejszego dnia, jestem też jutro, przynajmniej w części tej początkowej. Bardzo miło będzie mi usłyszeć o Państwa doświadczeniach. Być może pojawicie się jako case'y w kolejnych wykładach, zawsze anonimowo. Dziękuję serdecznie.